Suski. Kandydaci prawicy toczyli bratobójczy bój Marek Suski o wynikach wyborów w Rzeszowie. To nie jest klęska PiSu. Wynik wyborów w Rzeszowie to nie jest klęska PiS, to jest klęska trochę prawicy, bo trzech kandydatów z prawicy toczyło bratobójczy bój, powiedział w poniedziałek wiceszef klubu PiS Marek Suski, komentując wyniki wyborów na prezydenta stolicy Podkarpacia. Miejska Komisja Wyborcza w Rzeszowie podała w nocy z niedzieli na poniedziałek, że Konrad Fiołek został prezydentem Rzeszowa w pierwszej turze przedterminowych wyborów. Na wspólnego kandydata opozycji głos oddało 56,51%. Jego konkurenci, Ewa Leniart PiS, otrzymała 23,62%. Marcin Warchoł Solidarna Polska, 10,72%. A Grzegorz Braun Konfederacja, 9,15%. W rozmowie w RMF FM do wyników wyborów odniósł się Marek Suski. To nie jest klęska PiSu. To jest wynik mniej więcej przewidywalny. W Rzeszowie zawsze mniej więcej takie wyniki osiągaliśmy. To można powiedzieć jest klęską trochę prawicy, bo trzech kandydatów z prawicy między sobą toczyło bratobójczy bój, powiedział Suski. Przedterminowe wybory w Rzeszowie zostały zorganizowane, ponieważ rządzący miastem od 2002 rok. Tadeusz Ferenc 10 lutego złożył rezygnację po tym, gdy przeszedł COVID-19. O fotel prezydenta ubiegało się czworo kandydatów, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, popierana przez PiS i rzeszowski region NSZZ, Solidarność, proponowany i konsekwentnie wspierany w kampanii przez Ferenca wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący Rady Miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fiołek, popierany m.in. przez PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050, a także poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Wybory pierwotnie planowano na niedzielę 9 maja, ale z powodów epidemicznych przesunięto na 13 czerwca.